Bo to szkoda naszego cennego czasu, że możesz trafiać na takie dziewczyny, atencjuszki, 5 razy pod rząd, razy pół roku, no to już jest 2,5 roku. Także nam, lat nam nie przybywa. Ja polecam te dziewczyny szybko w miarę rozpoznawać. Tymi zasadami atrakcyjności nie da się zmienić toksycznego charakteru kobiety. Sporadycznie może się tak zdarzyć, że ona pod wpływem zakochania, zainteresowania będzie pracować nad swoimi wadami i będzie świadoma w jakiś sposób tego, że ona jest niedowartościowana, nachalna, taka potrzebująca ciągłej uwagi, niepewna siebie, cały czas no po prostu no męcząca. I może będzie nad sobą pracować, ale na to gwarancję masz bardzo niską, to jest tam powiedzmy 5% przypadków, to tak tam wiesz, w pracy czy w rodzinie, ludzie się nie zmieniają o 180 stopni, ludzie nie pracują nad sobą z reguły, to jest tak do 10% ludzi pracuje nad sobą, czy chce się zmieniać, a 90% to ma jakieś swoje klocki, swoje kredki i chce, żeby rzeczywistość naginała się pod ich zasady, żeby ludzie grali tak jak oni im zaśpiewają. No jeżeli nie będziesz na to czujny, nie będziesz się przed tym bronił, no to wtedy będziesz próbował taką dziewczynę zadowolić zgodnie z moimi zasadami albo zgodnie z jakimś własnym wyczuciem, żeby ona tylko była zadowolona, ale za pół roku będziesz ubolewał nad tymi samymi problemami, że to jest królowa dramatu, księżniczka na ziarnku grochu, że ona ciągle szuka problemu, ona ciągle szuka jakichś konfliktów, ona ciągle o coś płacze, jej ciągle coś nie pasuje, ona jest ciągle niezadowolona i ciągle ona szuka jakiegoś podstępu, ciągle jest jakiś problem, no bo to jest królowa adoracji, królowa dramatu. I my takie dziewczyny chcemy szybko rozpoznać i dać sobie spokój, a nie się do nich przywiązywać i próbować je zmienić i ograniczyć ten czas, żeby nie rozkminiać tego 8 miesięcy, tylko no maksymalnie powiedzmy 8 randek i widzisz, że ta dziewczyna męcząca jest po prostu i będzie ciężko ją z tego wyciągnąć. Skąd wiesz, że to nie jest tylko taka fasada, że ona mówi, no bo ja potrzebuję atencji, ja wcale nie jestem kłótliwa, ja wcale nie jestem męcząca, ja wcale nie jestem konfliktogenna. Z biegiem czasu jej wymagania będą zawsze rosnąć aż do punktu, w którym będą nierealne do zrealizowania. To są wstępne sygnały. 3-4 sygnały, w których widzisz, że dziewczyna smęci, bo dajesz jej no, racjonalne ilości czasu. Powiedzieć, że no nie chcę w ten sposób budować relacji, bo wiem, że takie relacje szybko się wypalają, ludzie się zaślepiają i nie są w stanie się poznać, ponieważ cały czas się zaślepiają nawet pocałunkami i przytulaniem. I nie mają czasu zbudować więzi na innych etapach. No i czasami tak jest, że ludzie właśnie chcą się zamknąć tylko i przytulać, bo chcą zapełnić jakąś pustkę. Ale nie uczą się komunikacji, spędzania razem fajnie czasu, wychodzenia z domu, robienia czegoś ciekawego, tylko chcą leżeć i się przytulać. Jeżeli dziewczyna się obrazi, no to jest stuknięta, a jeżeli powie, że świetny pomysł, no to jest jakaś iskierka nadziei, że ona okaże się na tyle mądra, że powie, wiesz, nigdy nie spotkałam takiego faceta jak ty i to mi zaimponowało i faktycznie to jest bardzo dobre podejście. Bo to szkoda naszego cennego czasu, że możesz trafiać na takie dziewczyny, atencjuszki, 5 razy pod rząd, razy pół roku, no to już jest 2,5 roku. Także nam, lat nam nie przybywa. Ja polecam te dziewczyny szybko w miarę rozpoznawać. I jeżeli to nie będzie do niej docierało, no to wtedy widzisz, że ona chce relacji z telefonem i mieć dawcę ciągłej uwagi, a nie partnera. I my nie chcemy takiej dziewczyny za bardzo leczyć, bo samo rozwój jest wystarczająco męczący i zajmuje wiele miesięcy i lat, a co dopiero wyciąganie kogoś z rowu, z depresji i tłumaczenie mu podstawowych rzeczy, To jest to bardzo, bardzo męczące. Dlatego no, trzeba ostrożnie do tego podchodzić, nie bawić się w zbawiciela, nauczyciela, opiekunkę, niańkę, tatusia, coacha i wyciągać tą dziewczynę z depresji, no bo to jest za duży ciężar, za duża odpowiedzialność i to z czasem będzie nużące, przytłaczające. Poczucie wartości, czyli musimy się chronić. Czy na pewno miałeś w życiu, mam nadzieję, że miałeś w życiu takie doświadczenia, że ktoś cię w jakiś sposób wykorzystał, oszukał, że stracił szacunek u twojej osoby, że cię nie szanował, że w jakiś sposób no, miał jakąś swoją agendę ta osoba miała. I no i dałeś sobie wchodzić na głowę, ta osoba tobą manipulowała. No i przed takimi osobami trzeba się bronić. Więc jeżeli nie miałeś tego z kobietami, no to wszystko przed tobą. Ale trzeba to minimalizować, no bo potem wnioski są takie, jak mówiłem wcześniej, że ktoś 8 miesięcy powalczył i mówi, kurde, ta dziewczyna... Jak już zdobyła mnie, to już totalnie wrzuciła sobie na luz i
No, ona była bardzo kontrolująca, bardzo męcząca, że ja się w tym dusiłem i nie spodziewałem się, że ona będzie aż taka męcząca, no ale taka była. No i musiałem to zerwać. Wtedy mega, mega maniaczka kontroli, tragedia. Trzeba rozróżnić, czy ona ma jakąś agendę i jakąś chorą wizję związku, gdzie ona dominuje, a facet ma sapać cały czas, pieskować jej. Czy ona będzie rozumieć to, że hej, hola, hola, to nie jest tak, że ja jestem na każde wezwanie i że mam cały czas ci się meldować przez telefon, czy coś takiego, tylko musi być jakaś przestrzeń, że muszę nocować i niańczyć cię za każdą randką, tylko czy ona rozumie odmowy, czy ona rozumie przestrzeń, bo w ten sposób sprawdzamy, czy ona nie będzie potem nienasyconym, powiedzmy, dzieckiem, które chce więcej i więcej i więcej, bo to potem jest dalej, że ona chce dziecko, ona chce mieszkanie, ona chce kupić, ona chce kredyt, ona chce to, ona chce jechać, że ona potem cały czas niekończąca się historia, co ona chce. W tym Audio Action Steps jest moduł o doprowadzaniu do związku i utrzymywaniu związku. Tam jest moduł budowania i utrzymywania zainteresowania kobiety, to jest moduł drugi. Tam moduł o tych charakterach kobiety, o fochach, o kłótniach, o przestrzeni. Przesłuchaj te Audio Action Steps kilkukrotnie, szczególnie ten moduł o randkach i doprowadzaniu do związku i utrzymywaniu związku i staraj się wsłuchać, ile ja tam mówię o toksycznych kobietach. Że wiele kobiet będziesz przyciągał i wiele z tych kobiet będzie chciało sobie, no wiesz, odhaczyć, tak, że mam chłopaka, że mam kogoś, ale to jest też chłopaka, którego mogę kontrolować, który mogę sterować, więc jeżeli nie będziesz bronił tego, powiedzmy, skarbu, tego daru, tych atutów swoich, tej wartości, którą posiadasz, bo to wszystko ze sobą współgra, więc też trzeba sobie znaleźć partnerkę, najlepiej, polecam, która ma zdrową relację z samą sobą, ma zdrowe relacje z rodzicami, ma zdrowe podejście do związków i która jest partnerką, a nie dzieckiem, które potrzebuje tatusia. Gdyby dziewczyna miała wysokie poczucie wartości i szacunek do siebie samej i zdrowe podejście do relacji, to wtedy nigdy nie pozwoliłaby sobie na wejście ani tkwienie w takim związku. Także to jest dla mnie sygnał, że masz no 90% szans na to, że dziewczyna no ma wykrzywione spojrzenie na relacje, no ma problemy wynikające, powiedzmy, tam z dzieciństwa, z rodziców, z wychowania, czy z jakichś innych tam swoich przejść, doświadczeń, zranień. To już nie jest aż tak istotne, skąd ktoś ma zwichrowaną psychikę, tylko istotne jest, że ma zwichrowaną. Staram się tak to wytłumaczyć, żebyś ty sam się mógł o tym przekonać. Problem z takimi dziewczynami, które potrzebują dużo uwagi i są niedowartościowane i potrzebują cały czas kontakt i kontrolować i tak dalej, to problem z nimi jest taki, że one nie reagują bardzo dobrze na to, że jesteśmy wyzwaniem. Tylko właśnie one mogą się i one będą się przez to zniechęcać, ponieważ one nie mają szczerego zainteresowania, tylko one mają taką skrzywioną wizję związku, że one potrzebują chłopaka po to, żeby się dowartościować, po to, żeby się poprzytulać, po to, żeby zapełnić pustkę w życiu i niech to udowodni czynami, bo człowiek może jedną rzecz mówić, a drugą rzecz robić. Tak samo facet może mówić. Czynami pokazujemy nasze zachowanie. Dlatego no to, że dziewczyna nam coś gada, no to no fajnie, świetnie, że masz takie podejście, no ale ty możesz sobie to zweryfikować poprzez właśnie dawanie jej przestrzeni i sprawdzanie, czy ona będzie to cierpliwie i łagodnie przyjmować, akceptować, że masz inne zdanie, albo że masz inny plan, albo że nie potrzebujecie spędzać tyle czasu na tym etapie znajomości. Gdybyś chciał na chama, na desperata, na siłę być z jakąś dziewczyną, która ma te cechy toksyczne, to jeżeli nie będziesz wyzwaniem, to i będziesz robił wszystko tak jak pod jej dyktando, to i tak się jej znudzisz. To jest właśnie ta patowa sytuacja, że tych dziewczyn toksycznych się nie da zadowolić. Bo gdybyś był wyzwaniem i super atrakcyjny i pewny siebie i zabawny i w ogóle super chłop, ona nie będzie zadowolona, że nie jest w stanie ciebie kontrolować i będzie się tam jakoś wycofywać, aż do momentu, w którym może zerwać. A z drugiej strony, jeżeli nie będziesz przestrzegał tych zasad i będziesz sobie leciał na freestylu, no to i tak się jej to znudzi, no bo ona chciała tylko na przykład znaleźć sobie klina po rozstaniu i jak już sobie wyleczy swoje zranienie, bo znalazła kolejną poduszkę emocjonalną, no to wtedy ci za pół roku powie, że na przykład tego nie czuje albo przestanie się starać. Problem polega na tym, żeby uniknąć złego nawyku, to najlepiej go nigdy nie zaczynać. A kiedy dziewczynie pozwolisz już na pewne sprawy, to wtedy, kiedy ty zaczniesz to wycofywać, to wtedy ona, szczególnie jak jest niedowartościowana i kontrolująca, może ci to poczytać właśnie jako to, że ty tracisz zainteresowanie, że się wycofujesz i tak dalej. Wtedy będziesz miał jasno, czarno na białym, że jej nigdy nie zależało na tobie, tylko zależało jej na dowartościowaniu się jakimś klinem, który będzie robił wszystko pod jej dyktando. Więc jak szukasz udanego związku, no to niech ona sobie poszuka kogoś innego, kim może sterować. Bo wszystko ma swój czas i trzeba się tym cieszyć, że na spokojnie, że spędzisz z tą kobietą 50 lat, więc spokojnie. Może będzie to 10. kobieta, a może 110., ale ważne, żeby była dobra kobieta, łagodna, cierpliwa, z dobrym charakterem, a nie tylko taka, która jest ładna.
No i stąd cieszyć się, cieszyć się. Ja wiem, że randki mają dużo wyzwań, że musisz radzić sobie tam z te statystykami, z odrzuceniem, z tym, że są wszystkie dziewczyny zajęte, że musisz znaleźć tą wolną i ładną i zainteresowaną i te miejsca i czas, organizacja czasu i randek i te randki potem zrywać, albo ona cię oleje po dwóch randkach. Wiem, że to jest jakby dżungla i wojna w pewnym sensie, że to jest pole bitwy i wielu ludzi nie chce do tego przystąpić i dlatego tkwią w średnich relacjach, albo w słabych, albo z pierwszą lepszą osobą. No ale jeżeli celujemy w to udane małżeństwo, w którym nie będzie tego mijania się i tolerowania, byle nie być samemu, no to wtedy musimy powiedzieć sobie, nie no, to ja tak naprawdę niczego nie tracę, tylko zyskuję, że uniknę tego, co chciałem uniknąć. I ja miałem takie podejście, no to ja już wolałbym być sam. Jeżeli by się okazało, że się nie da zbudować udanego związku i małżeństwa, no to lepiej w ogóle nie być w małżeństwie z nikim, albo w ogóle się nie zdawać z kobietami. No i do takich wniosków dochodzą różni tam mizogini, faceci nienawidzący kobiet, którzy uważają, że kobiety są tylko do jednego i że najlepiej iść do prostytutki, albo być tylko z kobietą w układzie seksualnym i nie budować z nią życia, bo to jest zbyt niebezpieczne, że to jest w ogóle niemożliwe i chcą tylko wykorzystać faceta finansowo. Także to są skrzywdzeni chłopcy i na świecie są różni ludzie. Są dobre kobiety, złe kobiety. I trzeba umieć to sobie przefiltrować i wybrać. I takim samym liderem trzeba być we własnym związku, we własnym domu i we własnym małżeństwie. Jak jest ten moduł do utrzymywania zainteresowania kobiety, drugi moduł, jak utrzymywać zainteresowanie kobiety i obserwować, no to tam, tak jak w początkowych etapach relacji, na przykład, żeśmy mieli takie i takie zasady, to potem utrzymując związek, dalej tych zasad przestrzegamy z jakimiś tam drobnymi modyfikacjami. To, że jesteśmy razem w związku, to nie znaczy, że mamy te wszystkie zasady utrzymywania zainteresowania porzucić. Słuchaj do poduszki do zaśnięcia, słuchaj jak jesteś na rowerku, albo jak jesteś na spacerze, czy jakieś cardio robisz, czy może na siłowni sobie załącz, na siłowni jak robisz wyciskanie, albo w domu robisz pompki, to sobie też załącz na MP3 nagranie. Warto wykorzystywać każdą wolną chwilę, żeby chłonąć to, co ci jest potrzebne. Błędy to droga do prawdy, że to jest normalne, że popełniamy błędy, tylko trzeba popełniać błędy pierwszy i ostatni raz. Polecam postępować według konkretnego planu budowania pewności siebie, jak w programie Pewność siebie z kobietami w 90 dni, flirtowania, jak w programie 77 technik flirtu, humoru i prowadzenia interesującej rozmowy, oraz randkowania, jak w programie Jak zdobyć dziewczynę w 12 randek i utrzymać związek, co znacząco pozwoli skrócić czas prób i błędów oraz tracenia dziewczyny za dziewczyną. Poniżej tego nagrania możesz przejść do mojej strony i skorzystać także z bezpłatnych porad mailowych, w których odpowiadam na pytania czytelników i udzielam szczegółowych odpowiedzi. Także zapisz się na newsletter, aby być również powiadamianym o nowościach. Jeżeli to nagranie jest dla Ciebie przydatne, to daj łapkę w górę, możesz także subskrybować kanał, a także napisać w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia. Ciebie serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.